tylko tak biegiem, chłopie, biegiem. No dobrze, no a może się załaduje najpierw? No nie, no tym co masz tutaj, tu już masz załadowane. Tu. A! Odcinek oglądasz dzięki patronom oraz sponsorom kanału. Best Hunters. Militaria Tylice. Sklep strzelecko-myśliwski. Incorsa. Przedstawiciel marki Schmeisser. Firma Kaliber. Sklep strzelecko-myśliwski Puchacz. Firma Jammas. Właściciel marki Strefa Celu. Ruchy! Ruchy! Uważaj! Jest, dwa. Dobra, i dziesięć podnosisz. Zabiję cię. Trzy. Ruchy, czas. Dobra. To ile? 10. Nie mam już. Jedziesz! I do pani Szera, Boko! Trafiłem! Zmiana i dychę dawaj! Ruchy! Dubel robimy. No to... Dlaczego? No daj spokój, jakżeś podnosił tą beczkę. Cześć, tu Kwiatek Strzelnica TV, czyli najbardziej kulinarny kanał obroni w Polsce. Zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj pokażę Wam bardzo ciekawą konstrukcję do samoobrony. Nie jest to nowość, ale myślę, że jest to dość mało znany pistolet w Polsce. To Bull Cherokee, którego dzisiaj schrupiemy sobie w towarzystwie przepysznych takich mini pizz po żydowsku z czosnkiem, cebulą, papryką, no i jeszcze innymi egzotycznymi przyprawami. Zapraszam Państwa do oglądania. Tradycyjnie zaczniemy od pudełeczka, w którym, powiedzmy sobie szczerze, niewiele. Mamy komplet wyciorków, ale fajnie, bo jest ten żółty, metalowy. Zawsze zapominam, czy jest mosiądz, czy miedź, no nieważne. Mamy w komplecie drugi magazynek, nie będę go rozpakowywał, i flagę bezpieczeństwa, no i jeszcze mamy jakąś taką naklejkę. Kiedy usłyszeliście nazwę Bull, od razu skojarzyła Wam się z pewnością firma, która produkuje wysokiej klasy broń sportową, budowaną najczęściej na bazie konstrukcji Colt 1911. Natomiast Cherokee, z tego co widzę, to został zrobiony na bazie CZ-75. Mamy pracujący wewnątrz szkieletu zamek, mamy bardzo podobne, wręcz identyczne jak w 75 manipulatory. Umówmy się, nie jest to ten sam pistolet, ale idea konstrukcji jest chyba, myślę, ewidentna. Przyjrzymy się dzisiaj tej konstrukcji bardzo dokładnie i przede wszystkim postrzelamy z niej. No bo to pistolet samoobronny, więc będzie, tak wiecie, na krótkim, średnim. Raz zrobimy sobie na dalekim dystansie. Załadowałem na razie tylko 5. Sprawdzimy go sobie na 25 metrów. No dobra, czekaj, wezmę mazaczek. Dobrze, że jest wszystko mniej więcej symetrycznie. Mogłoby być lepiej. Spróbuję jeszcze raz zrobić to samo, ale bez rękawiczek. Zrobię pierwsze z samonapinania. Nie wiem, gdzie poleciało. Nie? Nie w ciebie? Nie. Kulte łuski dobrze odlatują. Dobrze, okej, okay, cieszę. No i co? Jest. Raz, dwa, trzy, cztery. A gdzie piąty? Ale tutaj, myślę, że nawet na pewno. To był ten pierwszy z samonapinania. Ale nie, umówmy się, mieliśmy lepsze wyniki na 45. Ale znaczy, pistolet defensywno-ofensywny nie do konkurencji tarczowych.
Cherokee jest pistoletem wielkości mniej więcej pistoletu Glock 19. No, gdyby nie ten bobrzy ogon, no to można by powiedzieć, że jeśli chodzi o długość broni jest ok. No, jeśli chodzi o wysokość, tutaj mamy różnicę kilku centymetrów, ponieważ chwyt w Cherokee jest dłuższy. No, ale śmiało możemy go zaliczyć do grona tak zwanych kompaktowców, plastikowych pistoletów kurkowych, które służą do samoobrony, do codziennego noszenia. Jakiegoś tam concealed carry weapon. Jeśli chodzi o zamek, moim zdaniem wykonany jest bardzo dobrze, tym bardziej, że ponieważ on pracuje wewnątrz szkieletu, więc niewiele tego zamka wystaje na zewnątrz. Dlatego dobrze, że zastosowano takie bardzo fajne, głębokie zadziory z przodu i z tyłu, które pozwalają w łatwy sposób broń przeładować. I tutaj muszę powiedzieć, że daje za to naprawdę dużego plucha. Na zamku mamy przyrządy celownicze niskoprofilowe, stalowe z kropkami. Kropki nie świecą, także panie, no, znaczy to teraz świecą, no bo światło tam dociera, ale nie świecą, bo już sprawdzałem, także są to tylko białe kropki, ale daje plusa też za to, że są niskoprofilowe. Szkielet został wykonany z bardzo fajnego tworzywa sztucznego. Szkielet jest masywny, to trzeba powiedzieć, no bo w środku pracuje zamek, więc siłą rzeczy on musi wytrzymać pracę zamka. Względem tej wersji, z której strzelałem na strzelnicy, mamy tutaj zmianę w fakturze chwytu. Jest o wiele lepsza niż tamtego. Tamte to są takie, wiecie, tylko jakieś tam zadziorki. Nie, to jest super, bo tu jest agresywny taki stippling tarka. Mamy agresywne zadziory z tyłu i z przodu. Rzeczywiście ten chwyt po prostu przykleja się do dłoni. Jest super. A, no i tamta wersja też nie miała tutaj z przodu tych nacięć. Co do samego szkieletu, pod nim mamy szynę Picatinny z trzema bramkami, mamy bardzo gruby, wydatny kabłąk, no, no, szczerze powiem, jest naprawdę, no, w porównaniu z glockowskim to jest kabłączysko, można powiedzieć. Mamy wydatny bobrzy ogon, głównie ze względu na to, żeby nas na przykład nie uderzał kurek cofającego się zamka, więc fajnie, że zrobiono bobrzy ogon i bardzo dobrze, że zrobiono ten chwyt tutaj w postaci takiej pełnej graby, jak ja to mówię. Mógłby być on krótszy, żeby pistolet był bardziej kompaktowy, no ale wówczas pogorszyłby się komfort użytkowania, strzelania. Dla mnie, jeśli chodzi o ergonomię tego pistoletu, o jego długość, wysokość, pojemność magazynka, którym można łatwo wyciągnąć, bo on, zobaczcie, wystaje tutaj ładnie, więc można za niego też złapać, gdybyśmy musieli go wyszarpnąć w razie awarii. Jest naprawdę super. Manipulatory niestety nie zostały zdublowane. Tu mamy dźwignię służącą do rozłożenia broni, tu mamy skrzydełkowy bezpiecznik, tu mamy oczywiście kurek. Ja też nie jestem przyzwyczajony do tego, bo nie korzystam z broni kurkowej. No i tu mamy oczywiście spust. Bezpiecznik nie posiada dekokera, po prostu tylko blokuje spust i możemy po prostu broń przenosić z nabojem w komorze. O, teraz w takiej kondycji. Kiedy odciągnąłem delikatnie kurek, zabezpieczyłem broń, teraz jest całkowicie bezpieczna, możemy ją odłożyć do kabury. Kiedy chcemy strzelać, wystarczy odbezpieczyć i zacząć pompować na spust. Oczywiście pierwszy strzał to jest długa droga, ciężka droga spustu, potem już ten spust robi się leciuchny. Ale tak jak już Wam pokazywałem, niestety tutaj nic nie zdublowano, poza tylko zatrzaskiem magazynka, który możemy sobie przerzucić na drugą stronę. Jeżeli chodzi o dostępność tych manipulatorów, jest bardzo dobrze. Tu możemy oczywiście broń zabezpieczyć, odbezpieczyć kciukiem. Niestety nie udawało mi się to w egzemplarzu, z którego strzelałem na strzelnicy, ponieważ zwyczajnie tam jakiś szedł opór. No, broń dużo używana, nie wiem, może nie przeczyszczona. No, w każdym razie gorzej mi się tam strzelało. Ważnym jeszcze jest faktem, że manipulatory są na szkielecie, a nie na zamku. Także nam się nie będą przemieszczały tutaj. Zamek jest taki niskoprofilowy, bardzo fajnie jest zaprojektowany. Muszę powiedzieć tak, że broń jest proporcjonalna i zwyczajnie mi się podoba, mimo że jest kurkowcem, którego nie używam. Zapraszam na Strzelnica News. Już 1 i 2 kwietnia zapraszam Was na otwarcie nowego Centrum Strzeleckiego w Aleksandrowie Łódzkim. RP Centrum Strzeleckie to strzelnica, sklep i rusznikarnia w jednym nowiutkim, pachnącym świeżością budynku. Podczas otwarcia odbędą się jedne z największych targów broni w Polsce. Obecni będą m.in. Buos, Kaliber, Incorsa, Schuster, Son of the Gun, Top Gun i wielu, wielu innych. Przypominam, 1 i 2 kwietnia zapraszam na otwarcie nowego Centrum Strzeleckiego w Aleksandrowie Łódzkim. Miło mi poinformować, że sklep Puchacz z Piotrkowa Trybunalskiego otrzymał nagrodę dla najlepszego dystrybutora marki Beretta w Polsce. Gratulujemy!
Firma Kaliber.pl będzie uczestniczyć w otwarciu Centrum Strzeleckiego ERP. Przywiozą m.in. Taurusy, Girsany, Sako i Beretty. Do zobaczenia już 1 i 2 kwietnia w Aleksandrowie Łódzkim. Strefa celu przypomina o nadchodzącej dostawie karabinów Z15 Zion. Można już się zapisywać. Incorsa także wybiera się na targi broni do Aleksandrowa Łódzkiego. Przywiozą Grand Powery, Schmeissery i sprzęt od Benelli. Przypominam, że na targach broni możecie liczyć na rabaty sięgające nawet 15%. Natomiast Wilson, Combat i POW przywiozą na otwarcie strzelnicy RP chłopaki z Milikona. Best Hunters natomiast znów zaskakuje rabatami. Tym razem na sprzęt marki Ghost minus 10%. Na koniec Militaria Tylice, które zapraszają na zakupy, ponieważ właśnie uzupełnili zapasy broni. To były Strzelnica News. Czyli 5 na 15, 5 i na 25, 5. Dostanę dalej. Dobrze. Poczekaj chwilę, się tylko załaduję. Dobra. Okej. Jeszcze ważna informacja, kiedy się obkręcam, nie zabezpieczam broni, ponieważ ten bezpiecznik, no o ile go odbezpieczysz bardzo dobrze, tak już do góry, panie. Słabe palce, tak, możliwe. Dobra. Dobra. Strzelec gotów. Pip. Kot. Antrykot chyba. Zaczniemy od dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesięć, 12, 13, 14, 15. Tylko są trzy poza. I to były te na 25 metrów. A co, ale nie. Przepraszam, miały być wszystkie w niebieskim. No są, tak, no o, widzisz. Wszystkie w niebieskim. Wszystkie są w niebieskim. Są w niebieskim. No tak, no jest, są w sylwetce. Tak, to jest taki pistolet, cel osiągnięty. Zjemy może, co? Czosnkową bułeczkę pszenną. Taka, wiecie, mała pita. Trochę jest cebulki, trochę jest papryki, jest salami. Nie wiem, tylko się zastanawiam, czy Żydzi jedzą salami. No to, panie Boro, proponuję, żebyś się częstował. O, zobacz. Jak przywiozłem, to były jeszcze ciepłe. Ale... To jest cała za ciebie. Tutaj proszę. Żeby rozłożyć broń, wystarczy odciągnąć delikatnie zamek, tutaj, żeby się pokryły ze sobą te dwie kropeczki, a następnie trzeba sobie czymś pomóc, czyli wybić. O. Wyciągamy dźwignię, to robimy to tak jak w CZC-75. Zresztą sami zauważyliście, że zamek pracujący wewnątrz, te manipulatory, to wszystko jest tak naprawdę CZK-75. Wyciągamy urządzenie powrotne, które jest stalową sprężyną na stalowej żerdzi. Bardzo dobrze. Mamy tutaj lufę i tutaj też duża zmiana względem nowoczesnych konstrukcji. Lufa wraz z zamkiem reguluje się poprzez występy i wcięcia w zamku, a nie poprzez powiększoną komorę nabojową. Także reguluje się ten pistolet tak jak, powiedzmy, tam stary dobry Colt 1911 czy jakiś tam Browning. Lufa jest oczywiście kuta na zimno, jest wykonana z jednego kawałka stali, bardzo, bardzo ładnie zresztą jest wykonana, zresztą wszystko tu jest bardzo ładnie wykonane, to trzeba powiedzieć sobie jasno, że pistolet jest bardzo ładnie poskładany, porobiony. Tutaj mamy wewnętrzną blokadę iglicy, którą oczywiście znosimy w czasie ściągania spustu, czyli też przypadkowe opadnięcie kurka na iglicę też nie wywoła strzału, jeżeli nie naciskamy właśnie na spust. Zamek jest wykonany ze stali, też jest bardzo ładnie tutaj zrobiony, jest pokryty bardzo fajną powłoką.
No i mamy z tworzywa sztucznego szkielet, gruby, masywny. Wiecie, nic się tutaj nie gnie, jest naprawdę wszystko fajnie zrobione. Warto jeszcze też zwrócić uwagę, że zamek pracujący wewnątrz szkieletu pracuje tak naprawdę na czterech takich stalowych wkładkach, które go prowadzą, a nie jest on prowadzony już na tym plastiku. No i jeszcze też rzecz, na którą zwróciłem uwagę, zobaczcie, mam na myśli tutaj ten element w kształcie litery U. To jest szyna spustowa, a jednocześnie też dźwignia, która zwalnia nam wewnętrzną blokadę iglicy. Fajnie, że jest to jeden element, a nie tylko na przykład szyna, która znajduje się po prawej stronie broni, czy też tam po lewej, to zależy od konstrukcji. Tutaj mamy po prostu element stalowy, który napierany jest przez spust i działa tutaj na kurek. Także to trzeba powiedzieć sobie, że zostało też naprawdę świetnie zrobione. No jest to, słuchajcie, kopia CZ-75. No i tutaj nie da się powiedzieć inaczej. Żydzi z Bula też postanowili, że skorzystają po prostu z dobrodziejstw CZ-75, która nie została nigdy opatentowana. No i po prostu można z tych patentów zwyczajnie korzystać. Także tak to wygląda o w środku. No i złożenie to oczywiście wszystko w odwrotnej kolejności, czyli najpierw lufa, następnie urządzenie powrotne, które też bardzo ładnie tutaj wchodzi. Jest nawet specjalne takie wycięcie. No i teraz wystarczy tylko włożyć do środka zamka, nakierować na siebie te właśnie te kropeczki. No i już mamy pistolet poskładany. Cukier ci się już wyrównał. Wyrównał się. Jest już najedzone. Zrobimy sobie challenge wysiłkowy. Powieszę sobie jeszcze tarczę. Będę miał, że tak powiem, zasłonę, za której będę strzelał, ale do... Na dalszej odległości będziemy się przemieszczać razem z zasłoną. Będziemy biegli, tak? Znów sobie ustawimy barykadę. Znów wyjmiemy broń z kabury i tak po 5 razy, dobra? Powiedz widzom, że beczka jest pełna wody. Tak, beczka jak widać jest, o kurna, pełna wody. Nie, no ale wiecie, no jest to jakieś tam, no nie wyzwanie, ale no coś będziemy musieli nieść, coś jest. Tak, beczka 150 litrów wody. Dobra, no zrobimy. Pip. Ciężko się zabezpiecza tą broń. Dobra. Nie, no pięknie jest. Panie, jak zrobimy to 4 razy, a oj. Zobacz. Jeden jest poza cholewcia. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, tak, 15 poszedł. I to nie wiem który. Ja myślę, że to jest ten pierwszy. Ten, kiedy ja z samonapinania lecę. Jak strzeliłem, to mam wrażenie, że co? Więcej siły, ale to zawsze ten pierwszy strzał to jest taki, wiesz, trochę na pałę z takim, wiesz, kiedy odciągamy kurek palcem. Nie, no dobrze jest. Częstuj się, słuchaj, to jest drugą wziąłem do ciebie. Widziałeś, jak mówiłem, postawa jest prawidłowa. Dobrze. Prawidłową, tak? No dobrze. Zupełnie inaczej. No tak, no dobrze, no masz rację. Dobra, mnie tu o postawach, tylko trzeba spust sprawdzić, jak działa, jak się zachowuje, no i przede wszystkim ile waży.
No, no i co? No i zostawiłem ci i nie zjadłeś nic. No tutaj połowę. Dobrze. Wolałbym postrzelać z tego, z nóweczki, z pudełeczka, ponieważ ma zupełnie inną fakturę chwytu i no lepiej mi się trzyma. No ale okej. Okay. Natomiast zważę sobie spust na pudełkowym egzemplarzu, czyli Rocky. No i też sobie sprawdzimy, jak broń działa. Czekajcie, bo sprawdzę ją. Dobra, mamy to. Oczywiście broń jest single action, double action, czyli podwójnego działania. Możemy strzelić z takiej kondycji, czyli spustem naciągnąć kurek i go zwolnić. A już po wystrzale, po przeładowaniu mamy już bardzo króciutki bieg jałowy i moment przełamania. Możemy też jeszcze ustawić go w pozycji takiej transportowej, kiedy przenosimy broń z nabojem w komorze, gdy jest zabezpieczona i kurek odwiedziony na taką odległość, że nie uderzy w iglicę. No i tutaj też musimy jednak pokonać jakąś tam część drogi spustu, która odciągnie kurek i go zwolni. Zbadamy sobie oczywiście, ile waży spust w takiej kondycji oraz ile waży w takiej. Jeżeli mamy kurek opuszczony, mamy do wybrania, zobaczcie, króciutki luz, potem ciągniemy do momentu przełamania. Natomiast kiedy już mamy kurek odwiedziony, mamy znów do wybrania dosłownie milimetrowy luzik i moment przełamania. Zważmy sobie i sprawdźmy, ile waży. Oprę go tutaj o moją deskę, bo zwrócili mi uwagę niektórzy widzowie, że powinienem opierać broń. No dobra, tu, czekaj, może tu jednak lepiej. Ok. 4 kg 880 gramów. No a teraz sobie zważymy spust, który tylko zwalnia kurek, kilogram 560 gramów. No, czyli powiedzmy sobie poprawnie, tak jak powinno być. Przypomnę, że nie jest to broń sportowa, tylko broń defensywno-ofensywna, więc jak dla mnie spust po prostu ok. I to ile było? 15 metrów? No było 15. Dobra, szybka opinia, Bora. No dobry jest. No dobra, daruję ci ten kawałek. Chociaż mam wrażenie, że zjadłeś dzisiaj więcej. Czas na wnioski końcowe. Co Kwiatkowski sądzi o tym pistolecie? Jest to plastikowy kurkowiec do samoobrony, do codziennego noszenia. Jak najbardziej tak. Broń rozmiarów, nazwijmy to kompaktowych, bardzo dobrze mi się z tego pistoletu strzelało. Sami zresztą widzieliście wyniki na tarczy. Tylko trzeba sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy chcesz nosić przy sobie broń kurkową czy bezkurkową? Jeżeli bezkurkową, tak jak ja, bo umówmy się, to nie jest moja bajka, ja bym sobie takiego pistoletu kurkowego do codziennego noszenia nie kupił. Natomiast jeżeli ty lubisz broń kurkową, jeżeli umiesz z niej strzelać, jeżeli umiesz z niej korzystać, to jest po prostu jakiś tam kolejny, moim zdaniem, bardzo dobry wybór. To tyle na dziś ode mnie. Dziękuję bardzo i mówię do zobaczenia w kolejny poniedziałek.